Od razu się przymierzę do tego, jakbym miał go stawiać tak na koło. Przeważyć nie przeważę, ale pozycja dziwna. Bardzo dziwna. Więcej czyszczenia i roboty niż jazdy. Siema, gładzisz stoi, muszę olej wymienić, ale nie mogę śrub od dołu wykręcić, tylko postanowiłem postawić, żeby poluzować je chociaż. Klucz 21, tutaj 12, to już ładnie mi popuściłem sobie lekko, teraz go opuszczę, spuszczę olej, zaleję do pojemnika 1,5, do silnika 0,5. No i później muszę, tak jakby mówili mi, odpowietrzyć śrubą, żeby po prostu ten olej poszedł w obieg. Przez to Raptor, że ma ten pojemnik na olej, ma lepsze chłodzenie. Filtra jeszcze nie mam, przy drugiej wymianie kupię. Od razu luzy na kołach będzie można sprawdzić. Ale jeszcze piachu z niego leci. Nieumyty dokładnie, panie. Trzeba się nauczyć kłada myć. No i tu mam taki patent. No i teraz można się kłazić i spuścić olej. Leci żyburka. Czyli tak, tu do silnika 0,5 litra. Tam półtora, czyli 2 litry oleju potrzebuję, zaleję motoreksem. O, widzę, że płyn to mi ubył, trzeba zalać płynu do wodnicy. Może kupić smarownicę, bo nie mam takiej z wężykiem do tych... nie wiem, jak to się nazywa, z wodnicy czy co, nie wiem. I idzie. No i w sumie tam za niecałe 1000 km, może 500, za 500 km zrobię kolejną wymianę, ale już wymienię filtr. No, zaraz ściągnę go z tych stojaków, żeby wypoziomować kłada. No i tutaj taka ciekawostka. Ori mówił, żeby przykręcać śruby, zwłaszcza tą główną. Tam jest drobny gwint w Raptorze. No, a po prostu na podniesionym, na stojąco. I tak zrobię, jak zejdzie olej. Normalnie jak pacjent w szpitalu pod kroplówę. Taki sposób napełniania zbiorniczka. Z płynem chłodzącym. I bajka po prostu. Tak wymyśliłem sobie to.
I lecimy. No, to kupiłem kiedyś tą szykawę z wężykiem do odpowietrzania układu hamulcowego. Ale powiem wam, że na tym wyjeździe na dworze cały zbiornik mi paliwa buchnął. Nie wiem, ile tu się mieści, ale na tym piachu tam spalanie fajne. No i tu ładnie z wyczuciem. I tak może być. Zwijamy teraz te oleje zużyte. Tu nawet jest miarka w korku. Od razu się przymierzę do tego, jakbym miał go stawiać tak na koło. Przeważyć nie przeważy, ale pozycja dziwna. Bardzo dziwna. Umyłem. Fu, wszystko od spodu. Jaki olej? Dokładnie. Motorex. 10W na 50, czyli najlepszy. Z tamtej strony jest filtr do oleju. Tu by się przydał jakiś lejek znowu. Zobaczymy, jak tam wygląda. A tu no też lejek. Dobra, muszę to przelać w jakąś butelkę, żebym wiedział dokładnie ile. Nie będę zgadywał, ile wlewam. Dobra, luz mamy, olej nalany, tu 1,5, tu pół. Śrubę tą poluzowałem, to jest odpowietrzająca. Podłożymy szmatkę, żeby nam nie zalało świecy. Żeby nie zalało świecy. I teraz odpalamy. I zobaczymy, co się będzie działo. Dobrze, wyleciało. Teraz możemy to zakręcić. Dobra, Tomek, to ja nie powiem, że i mamy. Jutro czy nie przelejesz, to przelej nawet jest jak tam co. Nieważne, ale jeszcze. I temat załatwiony. Dobra, dobra. No, teraz skręcamy śrubę. Ładnie sobie olej Raptor pobrał. Teraz zakręcimy korki. Ten jest zakręcony. Teraz tego. O, proszę bardzo. No i voilà. Gotowe. Ale wydolił tego paliwa, no. Uuu, wiatr tam hula. Zaraz porządki zrobimy. No, mi się wydaje, że bez tych handbarów lepiej wygląda. Thank you.
teraz już wiem, jak licznik. Tu się włącza licznik w ogóle. 27 stopni, nawet temperaturę ma. Obroty. No i od następnej jazdy wdrażamy bezpieczeństwo, czyli zrywka będzie na ręku. Tu sobie założę opaskę i albo do rękawicy przymocuję. Bezpieczeństwo przede wszystkim.